Rano się obudziłam. Prozac nie działał. Wszystko mi się trzęsło. Ale ja wiedziałam jedno. Muszę mieć ten płaszcz. Ja muszę mieć ten płaszcz. A jak go będę miała, to napiszę taką krótką notatkę o sobie i złożę ją we wszystkich urzędach. CV! Dawno chciałam to zrobić, a teraz naprawdę to zrobię. I kiedy wejdę do tego urzędu w tym płaszczu, to oni zupełnie inaczej się będą na mnie patrzeć, bo ten płaszcz mnie ochroni. On mnie ochroni. Wyszłam z domu, wszystko mi się trzęsło, nogi, ręce, Prozac nie działał. Ale dziwne, bo im bliżej byłam sklepu, tym jakoś nerwy cichły, wszystko się uspokajało. Nie wiem, może to Prozac zaczął działać, ale kiedy byłam przy sklepie, byłam całkowicie spokojna. Wchodzę do sklepu, nie, ja w ogóle nie idę do płaszcza. Udaję, że go nie ma. Idę do koszulek. Boże, że koszulki muszą tyle kosztować, muszą być takie drogie. Żółta nie, czerwona nie, wybieram szarą, bo mam taką cerę, że szary mi zawsze będzie pasował. Biorę koszulkę i od niechcenia przechodzę koło płaszcza. Jest. Wisi tam. Boże, jaki on jest piękny. I nie ma ich. Nie ma ekspedientek. Chwytam płaszcz, biorę jeszcze jakąś sukienkę i wbiegam do przymierzalni. Tam rozkładam płaszcz, wyciągam cegłę, a cegłę wzięłam taką koło śmietnika, leżała koło tego śmietnika mojego, koło domu. Wzięłam ją, bo pomyślałam, że będę na ten plastik, te szare plastiki przy ubraniach w sklepach takie. Więc biorę tą cegłę i zaczynam walić w ten plastik. Walę w ten... Cisza. Spokój. Czego ja się bałam? Czego ja się bałam? Uderzam jeszcze kilka razy. Nie, płaszcz się nie pobrudził, bo położyłam taką białą chusteczkę. Wkładam płaszcz, podpinam go agrafkami, na to wkładam mój stary płaszcz, zapinam i wychodzę. Idę spokojnie. Spokojnie, nikt nic nie wie. Podchodzę do tej ekspedientki, mówię, że chciałabym kupić koszulkę, a sukienka jest dla mnie za mała. Ona mówi, że w takim razie może poszuka jakiegoś większego rozmiaru. Mówi, że nie chcesz, nie podoba mi się kolor. Ona uśmiecha się, daje mi koszulkę, idę, spokojnie, nikt nic nie wie, jakby nigdy nic. Ochroniarz sam otwiera mi drzwi. Jestem na ulicy. Na ulicy ludzie, autobusy, samochody. Ja idę spokojnie, spokojnie, nikt nic nie wie, spokojnie. W końcu przystaję przy jakiejś wystawie, odwracam się. Nikt mnie nie goni. Tramwaj, wsiadam, jadę. Jestem w domu. I mam go. Przyglądam mu się. Przy oknie, do światła, mieni się cały, brązowy, granatowy. Cudo, naprawdę cudo. Zwijam go i wkładam do powlacza. Kawa, papieros, myślę. A jeśli te ekspedientki się zorientują, no bo przecież one będą pamiętały, że ja go mierzyłam. Ona, nie, spokojnie, nikt nic nie wie, spokojnie.